stało, że ona się dowiedziała, że ja ją wrobiłam. A co na to, Piotr? Był trochę podejrzliwy, ale komu ma wierzyć, jak nie mnie? Muszę tylko trzymać się z daleka od tej wieści. Ludzie, chowaj się! Dzień dobry. Gdzie jest Sylwia? Pani Sylwii nie ma dzisiaj w klinice. Przecież wiem, że była. Tak, była, ale nie ma i nie będzie. Dobrze. To proszę przekazać, że ja tak tego nie zostawię. Dobrze, ale proszę do nas nie przychodzić w tym stanie. Pani jest cała we krwi. Tak, ma pani rację, rzeczywiście. Przepraszam. Asia, a co ty tu robisz? Zapytaj Sylwii. Sylwia, chyba musimy porozmawiać. Nie teraz, jestem zajęta. Czy ja dobrze widziałem? Czy chowałaś się przed Aśką? Sylwia, możesz mi to wytłumaczyć do cholery? Mówiłam ci, że oni się na mnie uwzięli? Aha, wszyscy naraz. Powiedz, co się wydarzyło 10 lat temu? To prawda, że wyrobiłaś Aśkę w ten romans? Zarzucasz mi kłamstwo? Piotr, słychać cię w całej klinice. Wrócimy do tego. Uf, dzięki, Pauluś. Uratowałaś mnie. Od czego jestem? Tylko jest jedna sprawa. Piotr tego tak łatwo nie odpuści. Wszyscy się na mnie uwzięli. Nawet ten gówniarz Patrycji dołożył swoje. Ale mówiłaś, że Piotr ci wierzy. Pokłócił się nawet z tą siostrą swoją. No tak, ale jak tak wszyscy naokoło będą gadać, jaka to jestem niedobra i w ogóle, to on w końcu w to uwierzy, Paula. Może ją jakoś wykurzyć. Tylko jak?